Elita. Kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej. Pod jakim względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa? Granica Polski liczy prawie 400 kilometrów. Jej ochroną zajmuje się Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku. W tej chwili jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i jednak jesteśmy narażeni na, przede wszystkim ze strony wschodniej, na przepływ jednostek, różnych bander i pod różnym zagrożeniem. Jeżeli statek nie wykonuje poleceń wskazanych przez dowódcę jednostki, mamy również prawo zatrzymać go przy użyciu broni. Jednostka Amber to jednostka Straży Granicznej, SG-112. SG-112, tu Amber, odbiór. Dzień dobry panu, proszę zatrzymać jednostkę do kontroli. Tak, zrozumiałem, zatrzymać jednostkę do kontroli. Będziemy kontrolować jednostkę Amber prawą kurtą. Proszę cię, żebyś zachował zasady bezpieczeństwa podczas kontroli, tak? I stałą łączność na umówionych kanałach. Dobra, dzięki. Stwierdziliśmy, że będziemy jednostkę kontrolowali. Wywołana jednostka nawiązała łączność. Szyper jednostki oczywiście odpowiedział. Na pokładzie jednostki patrolowej tak zwana grupa kontrolna zajmuje miejsca w łodzi pontonowej i czeka na zatrzymanie się statku do kontroli. Tak się jednak nie staje. Szyper przestaje reagować na wezwania i próbuje za wszelką cenę opuścić polskie wody terytorialne. Na pokładzie wszystko, nikogo nie widać. Jeżeli taka sytuacja już występuje, że istnieje realne, bardzo duże zagrożenie, wtedy proszę o wsparcie Wydziału Zabezpieczenia Działań. Tu jest G112, tu jest G112. Wyczerpałem wszystkie możliwości przewidziane w ustawie do zatrzymania jednostki. Jednostka nie reaguje na wydalane polecenia. Proszę o wsparcie WZD. Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej to jednostka specjalna, której podstawowym zadaniem jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości granicznej. Powołano ją do przeciwdziałania atakom skierowanym przeciwko statkom, obiektom i instalacjom morskim o znaczeniu strategicznym. W swoich strukturach ma grupy szturmowe przeznaczone do działań interwencyjnych oraz oddziały nurków. Działamy w każdym środowisku, jak i na lądzie, w wodzie, w powietrzu. Najczęściej osoby, które zatrzymujemy, są to osoby, które są uzbrojone lub niebezpieczne i dlatego zwykli funkcjonariusze nie są szkoleni do tego rodzaju zatrzymań. My jesteśmy tą ekipą, która dokonuje wszelkiego rodzaju działań przy zwiększonym ryzyku. Do akcji wkraczają tylko wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie użycia broni. Urodziłem się nad morzem. Każdy wolny czas, wakacje, zawsze ten wypoczynek wiązał się właśnie z wyjściem na plażę, z korzystaniem z tej bliskości morza, nie wiem, jakieś kajaki, łódki, cokolwiek, co tam pływało po wodzie. Zawsze człowiek się tej wody trzymał i tutaj, służąc w Morskim Oddziale Straży Granicznej, naprawdę dużo przyjemności sprawia to i ten kontakt z morzem. Nie wyobrażam sobie życia gdzieś, nie wiem, w górach. Zawsze wrócę nad morze.
Ja myślę, że woda to dla mnie środowisko bezpieczne. Dobrze się w niej czuję. Ten sprzęt i umiejętności pozwalają pewnie czuć się w wodzie. Jednostka patrolowa SG 112 prowadzi obserwację statku handlowego, którego szyper nie zatrzymał się do kontroli. Utrzymując bezpieczną odległość, załoga patrolu czeka na przybycie grupy abordażowej Wydziału Zabezpieczenia Działań. Bez nich nie ma mowy o skontrolowaniu uciekiniera. Czas nagli. Granica wód terytorialnych jest coraz bliżej. Jej przekroczenie uniemożliwi kontrolę MS Amber. W tym samym czasie w dywizjonie WZD odbywa się odprawa. Jest mało czasu. Czasami to się odbywa nawet w drodze. Razem dyskutujemy, podejmujemy odpowiednie działania i kroki zmierzające do neutralizacji takiego zagrożenia. Trzeba się postarać, żeby działali w ten sposób, jaki my od nich oczekujemy w odpowiednich sytuacjach. Trzeba być zawsze przygotowanym. Panowie, podchodzimy na prawą burtę. Jeżeli warunki się nie zmienią, tak będziemy podchodzili. Przyjmiemy grupę kontrolną, która dokona kontroli i przeszukania MS Amber. Czuję się tą adrenalinę, tak? To podekscytowanie, to przede wszystkim tą adrenalinę, pewien jakby można powiedzieć ten drobny taki strach gdzieś tam, który występuje. Natomiast jeszcze nie czułem takiego jakiegoś maksymalnego napięcia, które by spowodowało, że nie, kończę z tą robotą, nie będę tego robił, tak? Delikatny stresik, tak, jest to na pewno występuje bez dwóch zdań. Jestem gotowy do walki i jestem gotowy stawić czoła tym niebezpieczeństwom. Do akcji abordażowej ruszają dwie łodzie z grupami szturmowymi. Na ich pokładach są tylko najlepsi, ponieważ działania specjalne na morzu wymagają wyśmienitego wyszkolenia. Chętnych do tego, by stać się członkiem tego elitarnego grona, jest wielu. Nie każdemu się to jednak udaje. Przykładem może być ostatnia nasza selekcja, na której było 11 osób, a po roku zostały tylko dwie osoby. To nie było tak, że oni nie chcieli, tylko że po prostu my ich wywaliliśmy. Nie zawsze musi być tak, że człowiek, który reaguje na rozkaz, jest tym, który do naszej ekipy by pasował. Trzeba naprawdę ciężko zapracować, żeby zdobyć zaufanie tych ludzi. Wymagania są bardzo duże. Trzeba udowodnić, że można stanąć z bronią z tyłu za gościem i że on się nie będzie bał o ciebie. Cały czas patrzą na ręce, chcą się utwierdzić w tym, że się nie nadajesz. No ale trzeba robić swoje dalej. Trudny okres, początek, naprawdę bardzo trudny okres. Trzeba dać z siebie 150%. Myślę, że jestem godny zaufania i pełnoprawnym członkiem Wydziału Zabezpieczenia Działań w Gdańsku. Z portu w Gdańsku wyrusza szybka łódź patrolowa. Jej zadaniem będzie wsparcie kolegów z jednostki specjalnej. Jest to szybka łódź patrolowa, wykorzystywana do interwencji pościgowych, do patrolowania morza terytorialnego również. Jej głównym zadaniem jest szybkie dojście na miejsce zdarzenia. Nasza łódź ma za zadanie asekurację działań Wydziału Zabezpieczenia Działań Granicznych. Wygląda to w ten sposób, że my jako osłona dla jednostek podchodzimy w rejon zdarzenia do konkretnej jednostki. Oni trzymają się w naszych sektorach rufowych. Odbywa się to wszystko na dużej prędkości. Takie ustawienie łodzi gwarantuje maksymalną osłonę grup abordażowych. Gdy jednostki zbliżają się do rufy podejrzanego statku, pierwsza łódź umożliwia dwóm grupom bojowym szybkie dotarcie do burty statku. Jest to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów podczas całej akcji. Wykorzystujemy łodzie typu RIB. Są to łodzie ze sztywnym dnem i miękkim pontonem na zewnątrz, dzięki czemu możemy łatwo dokleić się do innej jednostki. Jesteśmy w stanie przemieścić się w dowolny rejon tak naprawdę naszych
wód terytorialnych. Dwie grupy abordażowe szybko podpływają do prawej burty statku. Pierwszym zadaniem funkcjonariuszy jest zabezpieczenie abordażu. Tym zajmują się w szczególności gunnerzy na dziobach łodzi. Kolejnym trudnym elementem zadania jest wejście na pokład statku za pomocą drabinek. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ podczas wchodzenia na pokład rozpędzonego statku łatwo o kontuzję, a chwila nieuwagi może spowodować, że funkcjonariusz spadnie do wody. Niełatwe zadanie mają także sternicy, którzy muszą utrzymać łodzie przy burcie statku tak, by umożliwić zespołom szturmowym szybkie dotarcie na pokład. Dla osób, które są wyszkolone, to wejście jest dzięki treningom żmudnym, to wejście jest proste, ale trzeba trenować to. Jeżeli ktoś, kto tego nie trenuje, będzie chciał to zrobić po raz pierwszy, to zapewniam, że na pewno tego nie zrobi. Pracy się nie boję. Jakiś taki bezpiecznik na pewno jest gdzieś tam jeszcze z tyłu. Trzeba myśleć, za swoje życie się odpowiada i za życie innych, także cały czas trzeba myśleć o bezpieczeństwie. Na początku o tym nie myślałem. Obecnie urodziło mi się dziecko. Też troszkę inaczej już na to wszystko patrzę. Więcej uwagi poświęcam temu, żeby to wszystko grało, żeby to wszystko było zrobione tak, jak należy. Tak samo każdy z moich kolegów wiem, że ma rodzinę i zawsze staram się dać siebie 120%, żeby to wszystko właśnie bezpiecznie wrócić do domu, żeby wszyscy bezpiecznie wrócili do domu. Nie myślę tylko o nim, ale myślę również też o jego rodzinie. Rodzina jest taką odskocznią tego wszystkiego. Dzięki temu, że ta rodzina istnieje, po tej pracy człowiek wraca do domu i może jakby zapomnieć na chwilę o tych problemach, jakie tutaj mamy i wrócić do takiego zacisznego zakątka, gdzie zupełnie są inne problemy, tak? gdzie można inną zupełnie radość z tego wszystkiego czerpać. Może to takie zboczenie zawodowe, ale widząc właśnie jakieś jednostki na wodzie, to nie patrzę na to, ale fajnie by było wakacje na tej jednostce spędzić, tylko jakby było najlepiej, najdogodniej, najszybciej się na tą jednostkę wdrapać i opanować. Grupy bojowe są już na statku. Teraz ich zadaniem jest oczyszczenie i zabezpieczenie pokładu. Istnieje niebezpieczeństwo, że załoga statku jest uzbrojona i będzie chciała się bronić. Nieważne, co się wydarzy, czy coś dobrego, czy złego, ale to, co się nauczyliśmy, staram się to wykonywać. Bo jeżeli na przykład ktoś byłby ranny, czy przestępca, czy my, powinniśmy zadziałać normalnie i po prostu starać się zabezpieczyć tą osobę i no tak, żeby po prostu nie zeszło. Nieważne, jak jest człowiek wyszkolony, bez teamu nie istnieje. Ja idę ramię w ramię z moim kolegą na akcję, na robotę. Wtedy ja wiem, co on umie, co potrafi i że mogę w pełni na niego liczyć. Ufam. Już to wychodziliśmy. Jestem pewny, że mnie nie zawiodą. Nie wiem, wejdę gdzieś za jakiś załom, trzymam jakiś kierunek, nie będzie trzymany z tyłu. Tam będzie osoba jakaś, która będzie miała broń w rękach, być niekoniecznie nawet broń. Będzie stała za mną, chwyci mnie. Zawsze jestem pewny, że gdzieś idę, skręcam, to z tyłu jest gość, który mi te plecy zrobi. Ja mogę się zająć tym, co się dzieje przede mną, nie muszę się martwić tym, co się dzieje za mną. Ten zespół może być jakby jednostkami może być słabszy, ale dzięki temu, że działa drużyną, jest w stanie wykonywać bardzo trudne zadania. Natomiast co z tego, że ja będę miał w drużynie jednego chłopaka, który jest niesamowicie wyszkolony we wszystkim, ale co z tego, że on jest idealistą? To nic z tego nie wyjdzie. Ktoś powie, że jego kumplem jest gość, który, nie wiem, pożyczył mu samochód. I to jest jego kolega. Mój kolega to jest gość, który mi zrobi plecy. To jest dla mnie kolega, gość. W czasie, gdy grupy abordażowe przeszukują pokład, łodzie z gunnerami zajmują dogodną pozycję obserwacyjną i zabezpieczają działania z wody. Cała akcja opanowania statku trwa dosłownie kilka minut. Perfekcja działania, zgranie zespołu, a przede wszystkim dobre wyszkolenie gwarantują powodzenie akcji. To wymaga jednak czasu i długotrwałego szkolenia. Jesteśmy szkoleni na wszelkie ewentualności, na wszelkie sytuacje. Nie ma książek, nie ma skryptów, które nas tego nauczą. Wykorzystujemy właśnie doświadczenia innych
i swoje doświadczenia z działań, bo to jest najlepszy sposób nauki. Każdy z nas musi utrzymywać swoją formę fizyczną na takim poziomie, który pozwoli mu bardzo dobrze wykonywać te obowiązki. Wielokrotnie człowiek jest narażony na przeciążenie. To znowu zmarznie gdzieś w wodzie, bo musi siedzieć, czekać. Na słońcu gdzieś przegrzany, nie może się ruszyć, musi siedzieć tam, gdzie siedzi. To wszystko właśnie się wywiera negatywny wpływ na organizm człowieka. Kontuzje u nas są bardzo częste. Nie da się bez tego nic zrobić. Nasze ciało nie jest zdolne do przenoszenia takich obciążeń. Zużywa się. Na początku o tym nie myślałem. Przez pierwsze 2 lata nic mi nie było. Teraz trzeci rok minął i już coś tam boli. To plecy, kolana. Wszystko się zużywa. To czasem bardzo komicznie wygląda, jak żona wstaje z łóżka, hop, siup i już jest w łazience, a ja jak stary dziadek zbieram się, czasem tak bywa. Ale innym razem ja wezmę ją na plecy i pobiegnę z nią na górę. Trwa akcja zatrzymania MS Amber. Grupy abordażowe, które dostały się na pokład, przeczesują właśnie nadbudówkę statku i aresztują kapitana, zmuszając go do wyłączenia silników i zatrzymania statku. W dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o uzbrojenie, każdy przestępca może mieć takie uzbrojenie, jakie ma. Jeżeli jest przygotowany i nie daj Boże, miał do czynienia w przeszłości z jednostkami, i może się spodziewać, co, jak zareagujemy, jak zadziałamy. Na pewno naszą siłą jest to, że jesteśmy, że tak powiem, w toku tego szkolenia. No i ten łut szczęścia, jak przechodzimy przez te drzwi, czy akurat ktoś na nas po prostu tam nie czeka. Bo nie ma możliwości stać się niewidzialnym, jeżeli ktoś z wycelowaną bronią czeka na osobę, która wejdzie w prześwit drzwi. Według mnie nie ma osoby z takim refleksem, która by zdążyła zareagować. Jeżeli jest to zagrożenie duże, staramy się robić to z zaskoczeniem, gdzie dla niektórych osób może wydawać się to brutalne. W przypadku mniejszego zagrożenia często zatrzymania odbywają się w sposób bardziej statyczny, gdzie robimy zatrzymanie w tłumie, gdzie tłum nawet najczęściej nie wie, że nastąpiły taki rodzaj zatrzymania. Pokład statku zostaje całkowicie opanowany przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań. Dowódca koordynujący całą akcję podejmuje decyzję o wysłaniu na pokład MS Amber grupy kontrolnej. Grupa ta, składająca się z funkcjonariuszy Straży Granicznej, po dotarciu na pokład skontroluje jednostkę i sprawdzi, dlaczego szyper statku zdecydował się na próbę ucieczki. Nad bezpieczeństwem grupy stale czuwać będą funkcjonariusze WZD. WZD pomaga nam przede wszystkim przeprowadzić kontrolę bezpiecznie. Tak? Bezpieczeństwo jest najważniejsze w tym wypadku. Robimy nietuzinkowe sprawy. Coś, czego w cywilu na pewno człowiek by nie uświadczył, a nawet gdzieś tam w regularnej armii też takich spraw z takimi sprawami się nie zmagają. Jako człowiek jestem osobą skromną najczęściej i wracając gdzieś tam, wychodząc poza mury jednostki, jestem normalnym człowiekiem, tak? Ja tutaj w pracy, wykonując zadania, uważam, że tak, że jesteśmy pewnego rodzaju elitą. I ja też do tej elity uważam, po części należy, tak? Bo jestem członkiem tego zespołu i ten zespół też jest elitą, tak? Ciężko powiedzieć, czy widzę się gdzieś w innej robocie. Na chwilę obecną chyba nie. Tak myślałem o tym czasem, ale chyba zostaje mi tylko to. Myślę, że robię tą robotę dobrze, pozwala mi się ona spełnić, także czego więcej potrzeba. Akcja skończona. Czas wracać do dywizjonu. Do następnego razu.